Siemanko, widzowie, to ja, Miss Ania. Co będziemy dzisiaj robić? Już oczywiście mówię. Dzisiaj sobie otworzymy magazyn, a ten magazyn, który sobie otworzymy, jest nim. Tadam! Jest to, widzowie, magazyn wydanie specjalne i to jest magazyn LEGO Ninjago Legacy. Numer, widzowie, tego magazynu to jest 03 na 2024 rok. No, cena, jak widzicie, no prawie 4 dyszki. Już nie mówię o tym. I co tutaj dostajemy? Dostajemy limitowaną kartę Zayna, którą się oczywiście zaraz też do niej zobaczymy, jak wygląda. I dostajemy, widzowie, dwie super figurki. Jest ją Kai i nasz, widzowie, nasz... jak? Muszę go jeszcze przypomnieć. Cinder albo... no coś takiego. Takie dostajemy figurki. Oczywiście, w tym magazynie. Tu mamy oczywiście reklamę, ale widzowie, nie przedłużając, oczywiście otwieramy nasz magazyn. Oczywiście, no, żadnych dodatków, jakichś kart, nic w tym magazynie, nic nie dostajemy. Dostajemy tylko limitowaną kartę. Oczywiście już otwieram. Już pokazuję wam środek i tak się prezentuje. Oczywiście nożyczki nie będą już nam potrzebne. Folię też już wyrzucę. No i dobra, trzeba odklejać. Nie lubię sobie tego robić zbytnio, bo to trzeba delikatnie, bo to teraz możemy zepsuć albo kartę, albo widzowie magazyn. Dobra. No trochę tutaj skrzydziłam magazyn, ale to tak nie widać w kadrze, że to mi nie będzie jakoś przeszkadzało. Lepiej tak niż... Pamiętacie, jak otwieraliśmy jakiś magazyn chyba z Legacy, to pamiętacie, wtedy się oderwała ten papier po prostu. Bo tak kleją, tym klejem. Ale dobra, jeden już klej jest. Oczywiście karta uwolniona od tego kleju. Zaraz się jej oczywiście przyjrzymy. Jak mówiłam, no i ta, Cinder, dobra. Jak coś, to mamy Kaja i Cindra w tym magazynie. No i dobra, delikatnie, ale to naprawdę delikatnie odklejamy tą puszkę. O, dobra, już jest prawie uwolniona. Puszka jest uwolniona, ale magazyn jeszcze jest nieuwolniony od tego kleju. Napiszcie, czy jesteście, lubicie ten klej, bo ja widzę tak średnio, bo no, tak nie wiem po co, no ale po prostu chcą, żeby to ładnie wyglądało, ale szczerze mówiąc, jakby nawet karta widzę luzem brała, albo to by się chyba w sumie szczerze nie... No może to dobra, to może tak, bo to jest puszka, no to tak, ale karta to mówiłby nawet luzem, to by się nic nie stało, szczerze mówiąc. Gdyby sobie latała luzem, to fajnie by było. No ale dobra. Mamy oczywiście dwie ten. Najpierw przyjrzymy się tej karcie. I to w ogóle jest karta limitowana o numerze 27 do serii 9. No i to jest, widzowie, Zayn edycja limitowana i też jest EL27, jakby co. No to karta o numerze oczywiście 27. I powiem wam, że bardzo ładna ta karta jest. Tyłu fajnie to się prezentuje. Oczywiście widać, że się mieni jak, wiecie, jak diamenty, czy coś bym powiedziała. Ale wygląda bardzo ładnie. Z tyłu bardzo mi się podoba. Sama karta spoko. Zayna będzie oczywiście do kolekcji. Zayna mam 10 na 10, bo jest spoczko. No, kartę na razie sobie tam odłożymy. No i skupimy się oczywiście teraz na naszej koszulce. I tutaj mamy, jak widzicie, no oczywiście jak zwykle taśmy nie mogą zabraknąć. Bez taśmy to widzę nie będzie. Ale wiecie, plus tych gazet jest tak na pewno, że te puszki fajne są, bo widzowie, no nie będzie szkoda ich trochę wyrzucić. Jak na przykład wcześniej pamiętacie te plastiki z tymi kartonikami, na przykład ja teraz niedawno zrobiłam porządek z tymi, wiecie, z tymi właśnie starymi opakowaniami,
że wyrzuciłam, wiecie, ten plastik, a te karteczki, które były z tyłu, no to pozostawiałam na przykład, że. Tak zrobiłam, mówię, bo po co będzie to leżeć, mówię, bez sensu, mówię, nie będę tego tak trzymała i mówię, no po co będzie mi, wiecie, leżało i zajmowało miejsce, jak mówię, tylko te kartki są takie bardziej fajniejsze, mówię, bardziej przydatne i mówię, tak bardziej o te kartki chodzi, wiecie, o co chodzi, to wiecie, zostawiam sobie bardziej te kartki, a te sticky powyrzucałam, mówię. Dobra. Yes. Nie. Ja po prostu ja nie cierpię tej taśmy po prostu. Czekajcie. Weźmiemy sobie może te nożyczki. Ja sobie jakoś ułatwię, bo zaraz są na szałę. Dobra. Dobra, dobra. Może teraz się ładnie uda. A, widzę, że się pobrudziła trochę ta puszka. Tu na szczęście. Nie. No jeszcze ten klej został. Jakaś mocniejsza taśma. Poczekajcie, może szybko to wytrzę czymś. Poczekajcie, już tylko wytrzę to na szybko. Dobrze, że mam w pokoju chusteczki nawilżone, zawsze się do czegoś przydadzą. I naprawdę powiem wam, że tamtym razem, jak pamiętacie, też nam się tak puszeczka pobrudziła. To też widzowie tak szorowałam tą puszeczkę, bo... Dobra, widzowie, nie będę zatrzymywała naszego odcinku. Ja to sobie po filmie na pewno wyczyszczę ten klej chusteczką. Ale no, po prostu niefajne jest, bo jak wiecie, macie ten klej, ten to. Czekajcie, jeszcze tak przetrzę. Dobra, musi być. Czekajcie, wytrzę tak na sucho. Musi być tak, jak musi być. No trudno, po prostu później sobie to wytrzę na spokojnie. Nie będę wiecie, naszego odcinka przerywała, że czyszczę sobie puszkę. No ale dobra, tak się mieni. Oczywiście zwracacie na ten klej uwagę, później sobie to wyczyna spokojnie. No ale tak, mamy naszego Kaja i Cindera. No dobra, puszeczka bardzo się prezentuje fajnie. No dobra, no, mamy tu ten, mamy Kaja, z drugiej strony naszego Cindera. Oczywiście z tyłu mamy maska, że ten, to jest gwarantowana oczywiście puszka. Pisze Limitation Box. No bo każda, wiecie, ta puszka jest limitowana, bo w każdym są inne figurki, no i inaczej wygląda, tak? No i tam też oczywiście wiadomo, no to przez to mamy, no i mamy zawartość naszych figurek, które oczywiście teraz sobie złożymy. Dobra. Mamy naszego tego Cindera. Okej, okay, jak to ma być? Dobra, coś takiego. O, widzę, że Cinder ma dwie główki. No to damy mu... Tu każę tą dać. Okej. Okay. Dajemy oczywiście włosy. Dobra, mamy. I jaką ty broń masz? A, taką prostą. No dobra, niech będzie taką prostą dostał. Dobra, i dostajesz tą łapce tej. Naprawdę, jak ktoś chce zdobyć figurkę Cindera trochę taniej niż w zestawie na przykład, to może mógł sobie wtedy kupić ten magazyn. No i dobra, teraz biorę jeszcze Kaja.
Dobra, czekajcie. Że najgorsze jest wkładanie im tych broni. Jemu jakoś szybciej dałam broń, a Kajawi. Dobra, ma, dobra. Okej, okay. Dobra, zamkniemy tą puszeczkę. Oczywiście sobie po odcinku wyczyszczę ją od tego kleju. Na razie odłożymy i kartę na nią. A my teraz się skupimy nad figurkami. Pierwszą mini figurką, no to zaczniemy od naszego Kaja. Prezentuje się, jak widzicie, tak. Z którym ma bardzo ładny. Wygląda pięknie, jak widzicie. Ma ten fajny tył. No, piękna figurka. Bardzo mi się podoba. No i pokazuję wam główkę. Oczywiście jedna taką ma twarz, a drugą oczywiście tą swoją taką. Wszystko w porządku. A tu taką, wiecie, ścieką. No i jako broń, jak widzicie, dostał najzwyklejszy miecz złoty, to też jaką złotą katanę. Ale figurka jest bardzo ładna i daje jej dobrą ocenę. No i drugą figurkę dostajemy naszego Cindera, który prezentuje się bardzo okazale. Bardzo mi się podoba. Ten strój jego to się, no bardzo fajnie. Broń, jak widzicie, dostaje taki. Taką trochę podobną jak do sezonu 15, bo takie te zakończenia trochę przypominają mi z 15 sezonu. No ale taką dostaje też taki jakby mieczyk. No i naprawdę, twarz jest bardzo fajna. Ma tutaj, jak widzicie, no on jest, wiecie kim? On jest od dymu. Jak mieliśmy strzelone mistrza, to mamy tego dymu kolejnego. I powiem wam, że naprawdę, twarz ma super. Widać, że ma tego pełnego dymu, tą fryzurkę ma i z tyłu jeszcze taka jest minka. Taką minę chyba niezadowolonego czy coś takiego, wiecie o co chodzi. Ale twarz jest bardzo fajna, bardzo mi się podoba ta pierwsza twarz. Ta druga też spoko. No i dostaje taki, nie wiem, kożuszek czy coś takiego, ale oceniam bardzo figureczkę, bardzo fajnie, 10 na 10, bo też jest super. Obie figurki bardzo fajne. No i dobra, przejdziemy oczywiście do naszego magazynu. Czyli przesunę naszego Kaja i Cindera. No i tak, mamy tutaj oczywiście pokazane, jakie dostajemy świetne zabawki. Mamy tutaj Kaja i Cindera. Mamy tu, jak widzicie, Jay na początku. Tu jakie informacje, jakie plakaty. I dostajemy u naszych starych żywiołowców. I dostajemy taki fajny, jak widzicie, plakat z ninja. No i tu mamy informację oczywiście o karcie. Jak widzicie, tutaj troszeczkę zepsułam, ale nic nie szkodzi. Pokażę wam od razu tył. Tu mamy reklamę Lego Dreams. To dostaniemy taką gazetkę, co w tym nowym, takiego robot z blob. Takiego dostajemy nawet spoko. Ale to wiecie, trochę w ogóle zapomniałam powiedzieć, że trochę u mnie ten magazyn trochę leży, nie powiem. To wiecie, już to jest trochę już sobie leży, to wiecie. No ale dobra, co tu mamy? Co tu Lloyd mówi? Ale on jest straszny. Wytnij. Och, nie jest zbyt silny. A, to możecie, wiecie, co sobie, jak widzicie, wyciąć, żeby na przykład Tom, jak nie chcecie stronę. Wyciąć sobie i możecie tu mieć Lloyda, zrobić figurę z papieru. Ale ja tego nie będę robić, bo szkoda będzie taki mini ten. No i dobra, co tu Zane mówisz? Cześć ninja. W nowym miksującym komiksie narodzin z pozostałymi mistrzami żywiołów. Znacie już Cindera, złoczyńcę z najnowszego sezonu serialu telewizyjnego? Pozwól, że ci go przestawimy. Wystarczy, że przewróci stronę. Do dzieła. No właśnie, Cinder to nowa postać, oczywiście, taki złoczyńca. Nie mam potrzeby tak się czerwienić. No to parzenie to twoją fryzurę. Okej. No i mam tu, jak widzicie, spis treści, to wiadomo. No i tu mamy, jak widzicie, nie igraj z ogniem. Wkurzę cię raz na zawsze. No i to są oczywiście, jak widzicie, zadania oczywiście. O, i tutaj mamy informację. Możemy ją przeczytać. W drugim sezonie Lego Ninjago, powstanie smoków ninja, muszą się zmierzyć z nowym, najwyższym
ważnym rywalem. Cinder, mistrz żywiołu dymu, jest dla bohaterów jednym z największych zagrożeń. Czy ninja będą w stanie go podtrzymać? No tak, bo to jest nowy mistrz dymu w ogóle, bo pamiętajcie, starego mistrza dymu, jak z Kajem rywalizował w turnieju żywiołów. No to mamy tu nowego, Cindra, tak się nazywa. No i to jest jakby, wiecie, nowy. Nowy, wiecie, od dymu. Takim sprzętem nikt mnie nie pokona. Mhm. No i tego Macha w ogóle posiadam i czeka na mnie. I tu masz, a masz? To wszystko na co się stać? Lloyd jaki opanowany. Wiecie, to wszystko na ciebie stać? Spoko. I co tu mamy? Mini ninja nadchodzą. No i tu mamy naszego tego starego, naszego Ashem, no. On się nazywa Ash, a teraz mamy Cindera. Kai, uda ci się. No i tu wiecie, Turin. No i pamiętacie, jak Kai w Turin walczył z Ashem. Ten gość to tylko gorące powietrze. Chcę zobaczyć pojedynek. No to było kiedyś, pamiętam, tego Asha, który nas walczył. Teraz mam Cindra, takiego złego, bo Ash był taki... Trochę później pomógł, powiem wam, że później pomógł tym ninja i taki trochę się stał trochę bohaterem. A no, a ten nowy dymu, no to jest, jak widzicie, zły. Do takim trochę śpiku kości. No ale czas z krajdanką. Tutaj chyba po makaron. No i oczywiście tutaj sobie możecie zatrzymać i oczywiście poczytać do tej pory oczywiście. No i tu jak widzicie mamy komiks o tytule Zaciemnianie obrazu. Jak widzicie, no i tutaj sobie... Oj, w tym komiksie będziemy... O, będzie aż, jak widzicie. Tutaj widać. Nawet Carmadon, jak widzicie. Tutaj jest, naprawdę, ten komiks się zapowiada, powiem wam ciekawie, będę musiała sobie z ciekawością go, wiecie, przeczytać. I tu widać, że będzie gra, ale przeszkadza widać dalsza część gry, chyba ten plakat. No, ale możemy tam przeczytać. Co tu mam? Jestem szybszy niż światło, tylko się zmoczysz. Herbaniki już czekają. Herbata. No i macie, jak widzicie, tutaj fajne, widzowie, plakat z mistrzami żywiołu starymi. Bardzo wygląda przepięknie. Mamy Skalor, mamy no dużo tych. I mamy tu też spoko plakat z naszymi ninja, który też fajny jest. Oba mi się podobają. No i tu dalsza, jak widzicie, tej gry. Przegrany musi uczesać moją brodę. Gdzie jest herbatka? Ninja tędy. Okej. Okay. I tu dalsza, jak widzicie, część komiksu. Kaj, co ty prawiesz? Oni tu chyba są... Gdzie oni w ogóle są? Chyba gdzieś... Oni są chyba w... tam gdzie Chen? Chyba... Chyba tak musi być, bo tutaj zobaczcie. Ej, bardzo ciekawy ten komiks. To jestem ciekawa. No i co tu dalej mamy? Tu mamy Zaina, pomocy przyjaciele. Trzymaj się, Zain. A, no i zapomniałam, że to jest koniec. I powiem, że ten komiks bardzo się taki... Wiecie co, w ogóle ten komiks jakby powracamy do starych czasów, wiecie, turnieju, do czwartego sezonu. I powiem wam, że to jest fajna sprawa, że wróci tak do starych sezonów. No i co tu mamy? Pomocy...
Ta ziemia należy do mnie. Słuchajcie uważnie, ninja. No i tu jest przypomnienie o sezonie 11, Krainie Nigdy, jak Zane był zły. No i co tu mamy? Mam na imię Akita. No dawaj, auć. Znaleźliśmy mój mech, ale gdzie jest Zane? No, to dalsza część. O, kolejnym wydaniu będzie ciąg dalszy. Dynamit. Aha. A, weź kredki. A, koloruj po prostu. Taka kolorowanka, jakby można tutaj sobie. Pierwszy raz w ogóle, od dawna nie było takich w gazetkach. Kolorowanki. Tutaj mamy pocztę, reklamę tego mecha. Kaja spinaczkowego, co nieraz już się pokazuje, widać. No i co tu mamy? Tu mamy klemę z Lego Star Wars. A tu mamy, jak widzicie, odpowiedzi do zadań. Mamy a więcej. Tak to działa. No i tu mamy tak, na tym numerze. No i ten magazyn już czeka, widzowie, na mnie. Już czeka oczywiście też na otwieranie. Hau, Ninja Go City znaczy. Nie, dopóki ja tu jestem. No i w następnym numerze dostaniecie Strażnik Wilczej Maski i Kontra Ali. No i ten magazyn też posiadam. Się oczekujcie na otwieranie go, bo został jakby. Bo on już czeka na, wiecie, na recenzję. No bardziej wiecie otwieranie niż recenzję, ale wiecie o co chodzi. To oczekujcie oczywiście na kolejny magazyn. A ja się oczywiście z wami żegnam. Sądzę, że wam się odcinek podobał. Dajcie łapkę w górę i subskrypcję. No, do dobrej chęci oczywiście. No i oczywiście zapraszam na TikToka i Instagrama. No i nie przedłużając, zapraszam. No, oczekujcie oczywiście na kolejny odcinek, a ja nie przedłużając, oczywiście z wami się żegnam. No to na razie.